Siemaneczko, witam was na kolejnym odcinku. Udało mi się dotrzeć do opuszczonego gospodarstwa zarośniętego taką winoroślą. Znajdujemy się przed budynkiem gospodarczym, obok mamy domek. Tutaj taki mur, prawdopodobnie był to mur na obornik, ponieważ jak mogę się domyśleć, to hodowano tu zwierzęta. Tą część mamy zadwaloną, także nie będę tu zaglądał, ale mamy wejście do pomieszczenia przez tą zawaloną ścianę. Także zapraszam was na kolejny odcinek. Okej, jesteśmy w środku. Jak widzicie, udało się dostać do tego pomieszczenia gospodarczego przez tą zawaloną ścianę. Nie wiem, czy tu były kiedyś drzwi, ale chyba raczej nie. Pod gruzowiskiem leżą między innymi takie końskie sanie, jak i różnego rodzaju innego sprzętu, którego nie jestem w stanie teraz zlokalizować. Ale zobaczcie, co znajduje się za mną. Stara mucarnia. Podejdźmy bliżej. Warmianka. Tak tu pisze. Powiem wam, że rzadko spotykam się z takim sprzętem. Jest to kolos, można powiedzieć. Kół już nie ma. Przynajmniej z tej strony. Mamy tutaj tabliczkę znamionową. Jest to fabryka, warmińska fabryka maszyn rolniczych, Dobre Miasto Olsztyna. Olsztyna? Dobre Miasto Olsztyna. Olsztyna. Ciężar 1800 kg. Się wydaje ciężkie, ale w większości tu jest drewno na obudowie. Mamy tutaj specyfikacje, tabele dóbr, kół pasowych i tak dalej. Zobaczcie tą maszynę jeszcze z daleka, jak się prezentuje. Jest tutaj taka stara beczka, ta była metalowa, o, a tam jest drewniana, zaraz podejdziemy. Tutaj są koła. O, tutaj mamy drewnianą beczkę, że w całkiem dobrym stanie, można powiedzieć. Są również takie koła odwozu. No, tu obartel cały. Także zaczyna się ciekawie. Widzimy, jak po dachu to troszkę się zaczyna walić to pomieszczenie gospodarcze. Mamy tutaj jeszcze, o, tu były główne drzwi. Tutaj mamy jeszcze taki skład siana. Na górze jest drabinka i prawdopodobnie był to gołębnik. Ale nie mam zamiaru tam wychodzić. Tutaj kolejny stropik. Tam też pomieszczenie prawdopodobnie dla gołębi. No i wejście tutaj. O, na podłodze leży jakaś skóra ze zwierzęcia. No i wejście. Wejście tutaj mamy do obory. Takie, o. Mamy nawet otwarte drzwi chyba z tej strony. Była tutaj, chlewek tutaj był.
A tutaj mieliśmy taki wielki żub. Pewnie trzymano tutaj krowy. A tak mi się wydaje, no. Są gniazda jaskółek. Jaskółki chyba jeszcze nie przyleciały. Troszkę z opóźnieniem w tym roku, ale mam nadzieję, że za kilka dni dotrą do Polski. Także myślę, że w tym pomieszczeniu gospodarczym to by było wszystko. Zatem udajmy się teraz do eksploracji domku. Zapraszam. Okej, jestem w środku. Wejście nie było trudne. Na samym początku zobaczcie, jaki panuje tutaj Armagedon normalnie. Wszystkie drzwi pootwierane. Sporo pajęczyn wala się po suficie, po tych karniczach, żyrandolach, które się jeszcze zachowały, jak widzicie. Od czego tu zacząć? Może od samego początku. Jest tutaj stara meblościanka. Na niej zachowanych jest trochę przetworów, niektóre są pełne. Jest jakaś porcelana. Made in Poland. Jak słyszycie, znajdujemy się blisko stacji kolejowej. Kolejna szafa. Tam jakaś torebka, szampan w szufladzie. Jakieś mydła już zjedzone przez gryzonie. Na podłodze telewizor. Telewizor Unitra. Zobaczcie na to. Całkiem ciekawy sprzęt. Maszyna do szycia. Jest firmy, zaraz wam powiem, Rotak, fabryka maszyn Przemyślu. Aż dziwne, że się zachowała. Spółdzielnia Inwalidów Telsin, Piotrków Trybunalski. Krajacz do makaronu. Związek hodowców gołębi pocztowych. Karta własności gołębia pocztowego. Tu można było coś wpisywać. Okej. Zobaczcie, jaka tu się zachowała szafka z takim lusterkiem. Siemanko. Na podłodze wala się sporo ciuchów. Trochę pościeli, kołdry. Mamy również taki stolik. Dość ładnie się prezentuje. Zobaczcie, jakie ma ładnie wykończone nogi. Wiadomości elektrotechniczne. Październik, listopad 1949 rok. Także już sporo lat temu. Tutaj mamy jeszcze łóżko. Na ścianie takie ozdoby. I na łóżku taki wielki obraz. Jak widzimy, już stuczone szkło. Okej, przejdźmy dalej. Ja wyłączę teraz światło, bo będziemy znajdować się od głównej ulicy. Sporo kieliszków jeszcze mamy tutaj. Książeczka oszczędnościowa, PKO. Jakieś wpłaty były notowane. O, stare 5 zł, z którego roku? 83. Wrzućmy z powrotem tutaj. Jakaś książka. Śpiąca lalka. No takie dość creepy. Jak sami widzimy. Tu też było łóżko. Była szafa, no i za nami taki piec, do którego przyjdziemy za chwilę. Choinka, że być może opuszczone w czasach świąt Bożego Narodzenia.
Mamy tutaj taki ładny kredensik, prawdopodobnie z litego drewna. W środku zachowało się kilka rzeczy. Zdjęcia prawdopodobnie owych właścicieli. Taka ładna cukierniczka tam jeszcze w środku. Okulary. I z tej strony mamy troszkę porcelany. Polski Związek Hodowców Gołębi. Także kolejny domek, chyba już drugi, hodowcy gołębi na moim kanale. Widnieją tu różne dokumenty. Nie chcę tego pokazywać za bardzo. 2000 rok. Jest zdjęcie z komunii. Takie bardziej nowoczesne, już kolorowe. O, i obrączki chyba dla gołębi. Gumki tak zwane. Jest ich tu sporo. O, i obrączki też są. W dolnej części kredensu zalega troszkę pustych butelek po alkoholu. Na podłodze, jak widzicie, sporo dokumentów. Tu mamy również jakieś zdjęcia. Położymy je tutaj. Przejdźmy dalej. Wspominałem o piecu. Macie okazję zobaczyć. Tak wygląda. Te bradury już są wyprute ze środka. Na podłodze buciki takie. No i szafa. W szafie zalega troszkę garderoby. Jakieś płaszcze. W większości męskie, prawie chyba wszystkie męskie rzeczy. No i przejście do jakby głównego korytarza. Z tego głównego korytarza mamy wyjście na strych. Zobaczymy, być może zajrzymy tam później. Mamy kalendarz, 2000 rok. Był tutaj również taka półeczka, jakby stolik na kuchenkę gazową. A nawet szykawka jest z jakimś płynem w środku. Jest również taka szafka. W szafce coś się zachowało. W większości butelki. A jest również pieczątka jakaś. Niestety już nie działa, bo sprawdziłbym jakiej firmy. Jeszcze trochę gratów zachowanych. Na podłodze kodeks karny. Są jakieś książki kolejne. W pustyni w puszczy Henryk Sienkiewicz. Przepisy ruchu drogowego, słownik angielsko-polski. A to co to mamy? Mydło? Tak jest, mydło Chris. Nowość. Ciekawe z którego roku. Niestety daty nie ma. Przejdźmy do kolejnych pomieszczeń. Tutaj zgaszę światło. Ładnie słonko przebija do tego pokoju. Nie wiem, czy tu był jakiś pożar, czy z tego pieca ulatnił się dym i wszystko jest takie odsadzone na czarno, taką sadzą. Widzicie, tutaj był piecyk. W sumie dwa piecyki, bo tutaj mamy jeszcze taki gazowy. W tej bradurze ktoś sobie suszył elektrody do spawania.
jest lodóweczka. A, otwórzmy, zajrzyjmy do środka. Już pusto. No i... łóżko takie. Ze ściany takie ozdoby już pościągane. Mauro Buran. Taka firma tej marynarki. O, jakieś drobiazgi. Zobaczcie nad oknem, jak te pajęczyny się prezentują. Mam nadzieję, że dobrze widać to w kadrze. W tym pomieszczeniu, w tym pokoiku mamy jeszcze taki kredensik, w którym widać, ktoś szabrował coś, tam były poskładane książki na dole, na tych regałach. Tu mamy kalendarz fajny, 983. Gospodarka na łąkach i pastwiskach. Stare książki. Jest ich tu sporo na podłodze. Jest też sporo butów. Mamy też zdjęcie tu, zobaczcie. Stare zdjęcie ślubne. Szuflady zagracone takimi drobnymi duperelami. O, perfuma Bosman. Leży tutaj również różaniec, no i porcelana, tym razem też z Polski. Także tu mamy przejście, ale tędy raczej się nie dostanę, bo widzę, jest przez okno jakaś rama oparta. Także przejdziemy sobie tym głównym korytarzykiem na lewo, gdzie dotrzemy właśnie do kolejnych pomieszczeń, w których jeszcze nie byliśmy. W sumie nie byłem ja, ale już tak mówię, jak wiecie sami, oglądając moje filmy. W tym pokoju byliśmy wcześniej, wchodziliśmy nim do środka, jak pamiętacie. Tutaj również piec na rogu, taki kaflowy. Środki oczywiście też już pozabierane. Jeszcze troszkę opału na podłodze zostało. Jest troszkę chińskiej porcelany na tym stoliku, który się jeszcze o dziwo zachował. I tutaj taki korytarzek i można powiedzieć, że hydrofornia tu była. Mamy tutaj zbiornik na wodę. Tu kiedyś zapewne jeszcze był silnik, pompa, która ciągła wodę. No ale już jest rozkręcona. Tutaj w tym pokoju w sumie to byłoby wszystko. Może jakieś drobne rzeczy zobaczymy na podłodze. See through. Perfuma, gumiak. No i mamy gazety. Z którego roku tym razem? 2014. Ostatni z pokoi. Widzimy dość dobrze zagracony kolejny armagedon w tym pokoju. Była tu wanna, także nie wiem, czy mówić, że to była łazienka, ponieważ są tutaj zarówno szafy, taki ślubanek, łóżko, stół, jak i kolejna szafa. W środku jeszcze trochę garderoby. Na stoliku zachowały się leki Grypolek, 2007 rok. Wkładka topikowa, szybka. Papiery toaletowe.
Jest tutaj również taki obrazek, pod spodem drugi, potłuczone szkła niestety. O, ciekawsza rzecz to zobaczcie, taki kask w stylu PRL. No i grzejnik taki, też typowo PRL. To łóżko widzę, że dość stare jeszcze, wysłane jest siennikiem. W tym ślubanku sporo garderoby, nie będziemy tam zaglądać. I wanna, zobaczcie sami. Być może tu była jakaś prymitywna ala łazienka, coś w tym stylu, albo miała powstać, ale nikt nie zdążył jej wyrychtować, jak ja to mówię. Jest tutaj taki ciekawy stary sprzęt, niestety już nie w pełni zachowany, maśniczka. No i sporo odchodów zwierząt. Złota nagroda, wspaniały klient. RD, co to za firma? Może ktoś z was pamięta. Ryder Digest? Coś takiego chyba. Jest tu kaszkietówka. Mercedes-Benz. Także w tym domku to chyba było wszystko. Przejdę może teraz na strych. Jak widzę, jest tutaj drabina, nawet takie schodki zrobione z drabiny. Także widzimy się już na górze. Jesteśmy na strychu, no i powiem wam, że to taki typowy strych. Lekki skansen rupieci. Zobaczcie tutaj, całe pudełko mydeł starych. For you. Nie wiem czy stawać, niby strop był zdrowy, ale nigdy nic nie wiadomo. Delikatnie może podejdę tutaj. Mamy tutaj stary sąsiek na zboże, prawdopodobnie. Widać, że zamieszkują tu jakieś zwierzęta, sporo odchodów, dużo pościeli, pierzy. Tam kolejne łóżko takie poskładane. Wejdę może na tą belkę stropową, będzie bezpieczniej. I podejdę bliżej. O, sami zobaczcie, jak to się prezentuje. Na tej skrzyni jeszcze homonta dwa zachowane. Tam sprężyny z łóżka i kolejna homonta i jakieś radyjko tam leży. No ale nie wiem, czy tam iść. Raczej odpuszczę. Także w tym odcinku to chyba było by wszystko. Taki ciekawy domek, stary bardzo. No ale jeszcze troszkę historii w tych artefaktach się zachowało. Ja już się dzisiaj z wami będę żegnał. Oczywiście zapraszam na kolejne produkcje, na kolejne filmy. Także trzymajcie się. Na razie. Cześć.